Rekonesans wskazuje, że zgrupowanie gruzińskich sił złożonych z drugiej brygady zmechanizowanej ze wsparciem skoncentrowało się na południowo-wschodnim brzegu rzeki Inguri. 18 lipca w godzinach między 1 a 1.30 taktyczne jednostki powietrzne złożone z natowskich maszyn FA-18 latających pod rozkazami gruzińskiego sztabu operacyjnego przeprowadziły uderzenie przeciw abchazkim jednostkom obrony powietrznej w rejonie Gali Okmira Szaszamugio, co stanowi pogwałcenie wcześniejszych traktatów. W tym samym czasie gruzińska artyleria rakietowa i konwencjonalna ostrzelała formację śmigłowców w wysuniętej bazie w rejonie Gali, a także posterunki graniczne w rejonie Czuburinji, Tagiloni, Sida, Piraveli, Akwaga. Przewiduje się, że celem gruzińskiej operacji jest przesunięcie wojsk na północny zachód rzeki Inguri, na głębokość od 20 do 30 km. Szacowany czas ataku między 5.30 a 10.00 18 lipca. W celu wzmocnienia połączonych sił Abchazji i Federacji Rosyjskiej w rejon działań zostaje przeniesiony 811 złożony samodzielny pułk lotniczy. 811 OSAP ma rozkaz relokować się do bazy lotniczej Babuszara, 2 km na południe od Suchumi, w składzie 4 SU-25 oraz 4 SU-25T. Loty dwóch Mi-24 oraz dwóch KA-50 z 15 OWPBU przeniosą się do bazy w Suchumi, gdzie zapewnią wsparcie sił połączonych. Wojenny aerodrom, Stawropolski kraj. Сергей Кобылаш, командир штурмового авиаполка. 9.21 запуск. 8 августа он первым вылетел на защиту Цхинвала. Понял, запускаю. От двигателя. No, cześć. Разлив, я 866. Взлет группе. Witajcie w pięknym, górzystym Kaukazie. 866. Я разлив. Взлет группе разрешаю на старте штиль. Счастливого полета. Пошли. Na razie sytuacja zdaje się spokojna, lecz i tym razem będziemy mieli do czynienia z naszymi starymi przyjaciółmi Gruzinami. Tym razem będziemy walczyć w Abchazji, ale póki co relokujemy się tym Su-25, który jest jeden z podstawowych samolotów w DCS-ie, konkretnie pakiecie Flaming Beast. Jeżeli macie taką sposobność, polecę sobie to kupić. MK. My sobie rozkręcimy się. BK. Czekamy aż się rozgrzeją silniki. Możemy z hangaru ruszać. Ustawić się na pasie startowym. I dołączyć do lidera 866, który będzie nas tutaj prowadził jako starszy kolega. My zresztą jak sobie zobaczycie, mamy jeden z podstawowych samolotów. Obroty. Czyli, tak jak mówię, SU-25, no nawet nie jest SU-25T, który jest darmowym samolotem w pakiecie DCS-a, jak sobie po prostu ściągniecie, to SU-25T, nowocześniejsza wersja, jest tą, którą dostajecie za darmo. Ta wersja jest w paczce contentu zwanej Flaming Cliffs 3. Kiedyś to był standalone gra, zanim wyszedł DCS. Na początku była gra zwana Locon Modern Air Combat, tak zwany LOMAC. Na podstawie tego wyrosła seria trzech gier, no i też produktów pokrewnych przez Eagle Dynamics, wszystko publikowane. Właśnie Flaming Cliffs 1, 2, 3, Black Shark i tak dalej, te wszystkie moduły stały na dokładnie tym samym silniku i w pewnym momencie Eagle Dynamics pomyślało sobie, you know what, wypuśćmy to jako uniwersalny silnik do symulatorów i świetnie im wyszło. W ten sposób powstał właśnie DCS i wszystkie te kampanie są wstecz kompatybilne, powiedzmy. A teraz możecie sobie zobaczyć nową odsłonę silnika, wersja 2.7, na którą też przeszedłem, powiedzmy. 8.03, Sochi, wlot po gotowności. Mamy pozwoleństwo. Tu ruszamy z kopyta. Pełna moc, mamy klapy wysunięte w pozycji takiej do poderwania się i przy, jak tylko przekroczymy 300 km na godzinę,
ciągniemy drążek do siebie i w ten sposób odrywamy się od ziemi. Notabene ciekawostka tej maszyny, jak sobie zauważycie, Su-25 podstawowy jako ground attacker tak zwany, czyli no, ten co wspiera jednostki wojska naziemne, zauważacie, że ma bardzo mało elektroniki pod względem zaawansowanych HUD-ów i tak dalej. Praktycznie w ogóle nie ma. Jest to dlatego, że wcześniejsze maszyny, te jeszcze zimnowojenne oraz po, miały takie założenie, szczególnie te atakery, ground atakery, te samoloty szturmowe, no cóż, one na siebie ściągały najwięcej zagrożenia. Od SAM-ów po artylerię przeciwlotniczą, po inne samoloty, więc przewidywano, że muszą być proste, łatwe w naprawie i tanie, ponieważ straty w nich będą największe. I zaiste, dlatego też tutaj nie mamy żadnych zaawansowanych HUD-ów i systemu nawigacji, autopilotów i tak dalej, tylko latamy na przyrządy. Jak sobie zobaczycie, tutaj po środku mamy dwa takie, powiedzmy, kompasy i sztuczny horyzont. I na nich mamy takie żółte kreski na sztucznym horyzoncie, które nam pokazują, jak powinniśmy się ustawić, żeby radiowo i nawigacyjnie nalecieć na kolejny punkt nawigacyjny i go normalnie przekroczyć. A pod spodem na kompasie mamy dwie strzałki. Jedna pokazuje kierunek do punktu nawigacyjnego, a druga naszą trasę wyznaczoną do kierunku, znaczy punktu nawigacyjnego. Jak złożymy obie, to znaczy, że jesteśmy na prawidłowym kursie przewidzianym w planie lotu. 803. Tak jak wasze звено tylko przybyło i ранее вам nie доводилось участвовать в боевых действиях, я кратко расскажу об особенностях боевого применения Су-25. Для ударов по наземным целям НЦ на Су-25 в основном используются авиационные бомбы АБ и неуправляемые авиационные ракеты НАР. Для атаки воздушных целей противника предусмотрена возможность подвески двух управляемых ракет УР типа Р-60М. НАР-С-8 эффективны для поражения живой силы противника и слабо бронированных целей. Тяжелые нары С-24Б и С-25ОФМ предназначены для поражения инженерных сооружений и скопления сил противника. Не следует забывать, что масса боевой части ракет достигает 200 кг, и при низком выводе из атаки есть угроза попасть в зону разлета осколков собственных ракет. 247. Прошел ППМ-3 на 500. По тяжело бронированным целям имеет смысл использовать кассетные боеприпасы типа РБК или КМГУ с зарядкой ПТАБ. КМГУ лучше использовать по колоннам и силам противника, расположенным на одной линии. КМГУ можно применять на меньшей высоте, чем РБК, поэтому можно более точно накрывать цель. РБК, в свою очередь, необходимо сбрасывать с высоты не менее 200-300 метров в горизонтальном полете и более 600 метров при пикировании, иначе площадь поражения будет очень незначительной. Выбор типа боеприпаса определяется характером цели. КМГУ больше подходит для поражения протяженных целей, над которыми возможен прямолинейный полет в течение нескольких секунд до полной разгрузки контейнеров. РБК можно использовать по точечным целям. Фугасные авиабомбы необходимо применять с соблюдением требуемых мер безопасности в избежании поражения самолета осколками своих же бомб. Для скоростей порядка 400 км в час безопасная высота составляет около 650 метров. Для скоростей порядка 500 км в час – 550 метров. Для скоростей порядка 700 км в час – 450 метров. Применять нары следует в пикировании с углом захода 8-10 градусов от длинной стороны цели,
чтобы в случае какой-либо ошибки в учете ветра или режима некоторая часть ракет гарантированно попала в цель. Эффективная дальность стрельбы от 500 до 2000 метров. При этом необходимо учитывать обстановку и возможности сил ПВО, находящихся в районе цели. Во время ввода в пикирование или вывода из него нельзя допускать резких движений. Это может привести к разбалансировке самолета и выходу на закритические режимы полета. Движения ручки управления должны быть плавными, но интенсивными, с контролем угла атаки и перегрузки. При выборе направления захода на цель необходимо учитывать информацию о разведанных средствах ПВО противника, рельеф местности и направлении ветра. При скорости ветра более 10 метров в секунду лучше заходить либо по ветру, либо против ветра. Рельеф местности играет важную роль при выборе направления захода. Так, например, при расчете захода на цель необходимо убедиться в отсутствии препятствий на пути выхода из атаки. С другой стороны, грамотное использование рельефа местности позволяет уменьшить время нахождения самолета в зоне досягаемости средств ПВО противника. Например, уход самолета после атаки за гору или за холм значительно повысит шансы на благополучный выход из опасной зоны. Во время захода на цель необходимо учитывать, что противник может иметь скорострельные ствольные системы ПВО, которые достаточно эффективны на встречном курсе. Для уменьшения вероятности поражения ракетами ПЗРК следует вести отстрел ИК-ловушек ЛТЦ сериями по 2-4 штуки с короткими интервалами. При визуальном обнаружении пуска необходимо увеличить темп отстрела ЛТЦ до 4-6 в секунду, одновременно выполняя противоракетный маневр с перегрузкой. Наибольшая эффективность ловушек достигается в случае их отстрела в сторону подлетающей ракеты, с таким расчетом, чтобы ловушки находились между ракетой и самолетом. Таким образом, для успешного выполнения боевой задачи необходимо четко представлять модель полета, зад на цель и выходы из района цели. Также нельзя забывать про безопасные высоты и дальности использования авиационных средств поражения, АСП. Помня все это, у тебя будет больше шансов выжить, а остальные мелочи познаешь сам. Их по радио не передать. Кстати, рекомендую выспаться. По плану получение допуска на ночную работу. Ну, в общем, сам все узнаешь. В ten oto sposób starszy kolega zrobił nam bardzo prominentne wprowadzenie, można powiedzieć. Och, miejmy nadzieję, że ta wspaniała wiedza bojowa nie będzie nam w ogóle przydatna, żeby zamordować tutaj jakichś ludzi, prawda? Broń Boże, szczególnie nie w sytuacji wojennej, bo to by była tragedia, prawda? Ale tak, jak można się domyślić, ta kampania zabiera nas w teatr działań wojny rosyjsko-gruzińskiej. To już faktycznie rosyjsko-gruzińskiej, nie tam jakieś szpiony i podchody, tylko to, co można się spodziewać. Operacje w Abchazji, przynajmniej tutaj, ale są też osetyjskie i tym podobne. Wiele rzeczy się tutaj dzieje na Kaukazie, ponieważ wtedy, kiedy seria DCE, w zasadzie te protoplaści powstawali, Locon, Modern Combat, Flaming Cliffs i tak dalej, to ten teatr działań był bardzo napięty. To były wczesne lata 2000. Pamiętamy Saakaszwilego oraz naszych polityków, którzy jeździli do Gruzji udzielać im poparcia w walce z ruskimi. No i jakkolwiek by nie było,
No tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć troszeczkę to z innej strony. Może nie aż tak bardzo ten konflikt będzie nudny, jak było to w rzeczywistości, ponieważ większość konfliktów zbrojnych nowoczesnych nie jest wcale tak bardzo emocjonująca, jakby się zdawało. To nie jest seria, jak to się nazywa, to takie, co się lata bardzo wartko samolotami. Takie arcade, to nie jest to, tak? Ace Combat, właśnie, Ace Combat, też było. 866, na trzecim grupie. Ja sobie tutaj troszeczkę obniżam pułap, żeby dokładnie nabrać kierunku tego, który mamy przewidziany w planie. Ale tak, w tym konflikcie, jak i w wielu, wojna jest czasami dość... 803, rozpust, posadka parami. Tak jest. Wojna potrafi być dość taka mało emocjonująca pod względem jesteśmy hen daleko, lecimy bardzo szybko, jeżeli wszystko idzie tak jak powinno, to wystrzelimy broń hen z daleka, ona uderzy cel i to tyle, i wracamy, i też bardzo szybko, miejmy nadzieję. Jeżeli sypie się wszystko nam na łeb, to jest źle, to wtedy ktoś sypnął się z planowaniem albo czegoś tam nie przewidział najczęściej. Ale tak, my tutaj jesteśmy typowym samolotem szturmowym, który będzie latał nisko, będzie latał szybko, będzie uderzał na cele naziemne, kolumny czołgów, kolumny, powiedzmy, transportery nieopancerzone także, bazy zaopatrzeniowe i tym podobne rzeczy. I my od tego właśnie jesteśmy. I ta wersja Su-25 nie ma jeszcze tego telewizora w nosie wmontowanego, która ma wersję T. Jest o wiele prostszy, z starszą konstrukcją, ale niemniej bardzo fajną. I dlatego właśnie ją... 866, na dalnym, posadki gotowe. 866 jest już nad w zasadzie lądowiskiem i będzie sobie tam lądował. A nam jeszcze 16 km zostało do kolejnego waypointa, ale niebawem się tam zjawimy. Więc ja się muszę troszeczkę pilnować, żeby się wspinać odpowiednio. A potem cóż, doczeka nas lądowanie w parach, co potrafi być dość upierdliwe, ale wbrew pozorom przy samolotach tych rozmiarów i masy lądowanie jest bardzo krótkie, co jest zaletą. Nie latamy czymś wielkim i ociężałym, to nie jest Aardvark F-111. Chociaż, o Boże, jak ja bym chciał tym latać w DCS-ie. Nie mogę się doczekać dnia, kiedy Aardvark wyjdzie i po prostu będę mógł tym interdyktorem przekwitującym, powiedzmy. Podoba mi się to słówko angielskie. U nas to znowuż niefortunnie przetłumaczyli na szturmowiec, ale chodzi o interdiction, czyli takie przechwycenie, przejęcie, a nie interception, nie interception, tylko takie przechwycenie, przejęcie celu i zniszczenie go hen daleko za liniami wroga. My robimy coś podobnego, ponieważ Su-25 jest w przeciwieństwie do A-10 nie jest czymś, co ma długo latać w powietrzu i bardzo wolno, tylko czymś pośrednim, między A-10 a takim Aardvarkiem czy Tornado, tak? Więc bardzo przyjemny samolot. Jest prostszy i moim zdaniem ja go rekomenduję absolutnie każdemu, właśnie żeby się nauczyć latać. Z tych wszystkich samolotów w pakiecie Flaming Cliffs jest taką absolutną podstawą. No, jesteśmy praktycznie nad lotniskiem, teraz zróbmy sobie zwrot jeszcze chwilkę. Niech chłopaki lądują może. Zwinu, zwrot na bazę. Układ, 803, zwrot. Nie chcę, żeby im się skończyło paliwo. 803, układ. Gdyż na tą misję, misję, która jest tylko i wyłącznie tranzytowa, przewidziano nam absolutne minimum. No, możemy się jeszcze troszeczkę pokręcić w powietrzu, ale tak czy inaczej mamy minimum paliwa potrzebne do wykonania. Robimy ostry nawrót, żeby ustawić się mniej więcej
właśnie na to lotnisko. I ponownie lecimy na przyrządy. Normalnie mielibyśmy na Hadzie, czy to w amerykańskich samolotach, czy to w rosyjskich, czy jakichkolwiek innych w zaawansowanych samolotach, mielibyśmy na Hadzie wszystkie takie informacje, jak mamy podchodzić, żeby wylądować idealnie. Tutaj wszystko jest robione na tych małych żółtych wskazóweczkach na sztucznym horyzoncie, jak sobie zobaczycie. Jesteśmy bardzo wysoko, ale zaraz się obniżymy. Ja chcę się najpierw wyrównać przede wszystkim z lotniskiem. Jak będziemy podchodzić, musimy zredukować przed samym wylądowaniem prędkość do 300 km na godzinę. Wypuścić klapy do lądowania i wtedy możemy spokojnie osiąść. Możemy redukować prędkość. Oczywiście będziemy schodzić w dół, więc jakoś tam prędkość zawsze utrzymujemy, ale w razie czego to możemy sobie dźwignąć jabłkę do góry i wylądować troszeczkę bardziej krewko. I o, tutaj kolega podchodzi, proszę bardzo, miejmy nadzieję, że nam się nie wbije, ale nawet jeżeli się wbije, to tak, też podchodzi, dobra. O, nie, nie, problem. Jest między nami na tyle odległości, że spokojnie wyhamujemy. Mamy właśnie w takim celu hamujący spadochron zamontowany na naszym ogonie. Wystarczy po lądowaniu go wyzwolić i nasza droga hamowania jest niemalże instant, więc tak schodzimy niżej, żeby zrównać się z tym poziomem, który tutaj mamy. I pilnujemy, żeby nie spaść poniżej 300 km na godzinę przy podejściu. Bardzo ładne zstępowanie. Delikatne, jak płatek śniegu, prawda? O, troszkę jesteśmy nisko. Dobra. Teraz podbijmy i troszkę w górę. Też nie chcę przyspieszyć zbytnio, żeby na naszego kolegę z przodu nie wpaść. Ale tak jak mówię, nie musimy się tutaj w ogóle strofować. Dystans hamowania 125 jest ultra krótki. Coś, co jest bardzo przyjemne w tym samolocie. Jest dość gibki jak dla takiego Grand Attackera. Jest w stanie dużo unieść. No i to jest całkiem fajne w nim. Jeżeli macie taką sposobność i zamierzacie dziabnąć DCS-a, to polecam sobie kupić ten DLC Flaming Cliffs. To jest pakiet kontentu i kampanii do starych gier Eagle Dynamics, zrobionych na nową grę, na DCS. I w związku z tym możecie naprawdę się fajnie pobawić. I proszę bardzo. I maszełka. Teraz puszczamy spadochron. Od razu nas hamuje. Mamy jeszcze hamulec w kołach, jak już zwolnimy tak bardziej, możemy też tutaj przycisnąć, a teraz w zasadzie, tak jak kontroler nam powiedział, przetaczamy się na koniec pasa, skręcamy na parking. No dobra, wykonujemy tutaj mniej więcej zwrot za naszym kolegą, który pojechał przodem i będziemy zjeżdżać sobie do hangarów, gdzie wykonamy, w zasadzie zwieńczymy naszą misję relokacji i z tej oto bazy będziemy dalej udawać się na eskapady na południe. Jest to baza dość wysunięta, no właśnie już na terytorium Abchazji. A Gruzini zaczynają coś tutaj węszyć się w okolicach, więc może się zrobić niebezpiecznie. 239. No i w zasadzie jesteśmy na miejscu. Teraz tak, żeby zakończyć fajnie, smaczkowo, jeszcze sobie zaparkujemy zaraz obok naszych kolegów. Tak właśnie. I jak ja to lubię, skończyć swoją misję, tak imersyjnie, zaparkować, otworzyć kokpit, wyłączyć silniki,
powiedzmy, odetchnąć świeżym powietrzem, gdyż wreszcie możemy, prawda? No, a dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnej misji, kiedy może coś ciekawego będzie się działo na tej gruzińskiej granicy, prawda?